Siemaneczko wszystkim z tej strony, Trevor. Dzisiaj wymieniamy filtr paliwa. Ja wymieniam go co 12 000. Tak wygląda taki filtr. Ważna jest strzałka, żeby dobrze włożyć, bo czasami zdarzają się pomyłki. Do wymiany filtra potrzeba odkręcić śrubę, która jest z przodu zbiornika, oraz śrubę, która jest pod siedzeniem. Pod zbiornikiem paliwa jest kranik, który również musimy zakręcić, ustawić go w pozycję off, żeby nam się nie lała benzyna, i dopiero po tym możemy ściągać węże i zdejmować zbiornik. Dobrze jest sobie przygotować jakiś miękki materiał, czy tak jak ja, kawałek fotela, żeby położyć zbiornik. No i też dobrze, żeby było mało paliwa, bo 24 kg plus sam zbiornik, no to trochę waży, więc nie ma co sobie utrudniać, tylko zrobić lepiej. No to co, zabieramy się, odkręcam zbiornik i pokażę wam, jak wygląda to wszystko pod spodem. Z tyłu zbiornika mamy coś takiego. To musimy wyjąć. Proszę, to jest z przodu, z podkładką. Ważne, żeby była, żeby dobrze blisnęło. Po odkręceniu tych dwóch śrub możemy przystąpić do zakręcenia kranika. Najlepiej się do niego zabrać od tej drugiej strony. Od strony sprzęgła. Od strony sprzęgła jest bardzo dobry dostęp. Wystarczy dobrze wsadzić palca i spokojnie zakręcicie, przekręcając w stronę prawą. Tam zresztą pisze off. Zapomniałem wam jeszcze wspomnieć, że pod zbiornikiem jest wtyczka, która daje sygnał na wskaźnik paliwa. Jego też trzeba włączyć, taka zielona. Czyli łącznie mamy do włączenia dwa wężyki i jedną wtyczkę. I zbiornik mamy zdjęty, z tej strony spływak. Ja akurat wyciągam taki przewód, znaczy wąż. Ten wąż jest od tego, jak za dużo nalejemy paliwa do zbiornika, żeby sobie zleciał na ziemię. Dobra, dostaliśmy się do filtra paliwa. Jest tu w takiej gumie. Tą gumę trzeba zdjąć, bo ta guma posłuży nam do tego. O, przykleiła się. Posłuży nam do tego, żeby przymocować filtr paliwa w to miejsce, w którym powinien być. Jak się trochę benzyny rozleje, nic się nie stanie. Tym się nie przejmujemy. Zdejmujemy drugą opaskę. Taką samą musieliśmy zdjąć wcześniej. Bo jeszcze leci benzynę. Taką samą musieliśmy zdjąć wcześniej. Mogą trochę ciężko schodzić, jeżeli filtr nie był dłużej wymieniany niż jakiś czas. Pokręcić trochę na boki. O, z reguły to pomoże. A może i nie.
Wylazła. Paliwa się trochę na rozlewa, ale cóż. Tak wygląda zużyty filtr po 12 tysiącach kilometrów. Teraz ważne, przepływ paliwa, strzałka, czyli ta strona jest od zbiornika paliwa. Czyli tu idzie zbiornik, a to z tym metalowym wkładamy to, co idzie do gaźników. Szybka wymiana na inny. Najmocniej wpychamy jak się da, żebyśmy później mieli jakaś butelka lata w garażu, co to się tam dzieje, żebyśmy później nie mieli żadnych nieszczelności, bo jak będzie nam później leciało, to będzie wam się chciało jeszcze raz rozbierać, bo mnie by się nie chciało, więc lepiej zrobić raz, a porządnie. Później, aby skontrolować, czy nie leci. I jak nie leci, to dawać jeździć. O! Dobra. Siedzi. Guma, która była, znowu wkładamy. Ja dodatkowo filtr paliwa przymocuję opaską, bo u mnie po prostu coś, ktoś chyba grzebał przy wężach i jest za krótki wąż i mi to wychodzi z tego miejsca, w którym powinno być. No ale u was pewnie będzie dobrze. Tego akurat nie trzeba robić, to jest mój wymysł, żeby mi się nie wysuwało. Obcinamy. Filtr paliwa nam siedzi. No i co? Możemy w sumie zakładać zbiornik. Tu macie kranik, o którym mówiłem. Ten zbiornik jest naprawdę ciężki, pomimo tego, że ja tu mam tylko pół w połowie pełny. I myślę, że waży ze no 40 kg to jest na pewno. Na palce, żeby sobie nie poprzycinać. Można zrobić to łatwo. O, i wtyczka mi jeszcze wylazła. Po włożeniu, wiadomo, podpinamy dwa węże gumowe. Jeden o odpływu i drugi, który dostarcza nam paliwa do gaźników. I pamiętajcie o podpięciu wtyczki. Wszystko jest podłączone, czyli wtyczka, dwa węże. Ja przed przykręceniem oczywiście odkręciłem kranik na pozycję on i przed przykręceniem jeszcze odpalę, żeby motocykl trochę pochodził, filtr się napełnił i dopiero wtedy zacznę wszystko skręcać. Teraz warto jest dobrze tam się przypatrzeć, czy nigdzie nie leci. Gdy wszystko nam działa, możemy już spokojnie skręcać. Ja u siebie zobaczyłem, wszystko jest szczelne, nigdzie nic nie leci, więc składamy i robota skończona. Let's see what we got for.